Keto Wtorek, odcinek 81. Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Bardzo często dostaję pytania o jakieś inspiracje, jeżeli chodzi o jedzenie, co jeść, gdzie kupować, więc dzisiaj postanowiłam, że zabiorę Was do Biedronki, to znaczy w sumie nie dzisiaj, bo ten nagrywanie tego filmu trwa kilka dni, dlatego że chcę Wam pokazać, co według mnie warto kupować w Biedronce, a potem co z tych produktów na kilka dni ketogenicznego możemy sobie przyrządzić. Także zapraszam! Moi drodzy, nie będę ściemniać, że Biedronka jest moim ulubionym sklepem, bo nie jest. Nie będę też ściemniać, że wszystko kupuję w Biedrze, bo tak też nie jest. Natomiast uważam, że również w Biedronce, jak i w każdym innym sklepie, możemy znaleźć dobre, wartościowe produkty. Widzieliście już mój vlog z Lidla. Po przeprowadzce do Lidla mam znacznie dalej, więc w sumie z automatu częściej zaczęłam bywać w Biedronce. I ja nie kupuję tam wszystkich produktów i Wam też tego nie polecam, ponieważ uważam, że zdecydowanie taniej tak naprawdę wychodzi kupić sobie olej kokosowy w litrowym słoiku, czy oliwę, czy jakiejś dobrej jakości właśnie tłuszcze, czyli to uzupełnienie naszej diety ketogenicznej, czy nawet przekąski, snaki, orzechy, jakieś mąki itd. Lepiej zamówić sobie to według mnie online i nie dźwigać tego do domu i zamówić to właśnie w większych opakowaniach, żeby zawsze mieć to pod ręką i po prostu również jest to tańsza opcja. Dlatego nie wszystko, ja tam po prostu biegałam po tych półkach i szukałam w Biedronce, żeby Wam pokazać, no ale po prostu nie będę oszukiwać, moim zdaniem to nie jest rozwiązanie najlepsze. Ale te główne produkty mam nadzieję, że będą dla Was inspiracją, więc jedziemy na zakupy. No to co, maseczka i lecimy na zakupy do Biedry. Zakupy zrobione. Nie będę z Wami przez te 3 dni gotować wspólnie, bo za chwilę mi tutaj panowie wjeżdżają. O, kuchenka się odezwała. Za chwilę panowie wjeżdżają robić nam kostkę wokół domu, bo na razie tu mamy lekkie bagno. Ale jakie są plany? Jeżeli chodzi o gotowce, to zazwyczaj ich nie polecam i zazwyczaj ich nie stosuję. Na przykład sałatka z kurczaka w Biedronce ma bardzo dużo tych węglowodanów, sosy, które są dodawane do tych gotowców, też nie są najlepsze. Natomiast pierś z gęsi, powiem Wam, że pierwszy raz kupiłam, ponieważ też chciałam Wam pokazać, co możemy sobie przyrządzić, jak nie mamy czasu, ochoty, chęci, żeby coś zrobić na szybko. I jak widzicie, jest tutaj cukier w składzie, ale tego się nie ma co bać, bo jak sobie popatrzymy na wartość odżywczą w 100 gramach produktu, to węglowodanów jest 1,3 g, w tym cukrów 0,6. Więc jakby taka mała ilość tych węglowodanów krzywdy nam nie zrobi. Czy ta pierś z gęsi będzie dobra, to się okaże. Cena niecałe 30 zł za kilogram, więc myślę, że nie najgorzej jak na takie danie gotowe, które po prostu już nie zajmie Wam dodatkowo dużo czasu. Dlaczego wybrałam pierś z gęsi? Bo mieliśmy jeszcze żeberka wieprzowe barbecue. No sos barbecue taki gotowy, wiadomo, nie będzie za dobry. Poza tym ja nie przypadam za wieprzowiną, szczerze mówiąc, staram się jej nie wybierać w jakiś tylko takiego głównego źródła mięsa, bo zazwyczaj są na najgorszej jakości, szczególnie jeżeli nie wiemy skąd to pochodzi. I dlatego też sięgnęłam po stek wołowy, który może ma tylko 125 gramów i ktoś może powiedzieć, że wychodzi dość drogo, ale uważam, że czasem lepiej zjeść taką mniejszą porcję dobrego mięsa, bo jeżeli kupujesz mięso właśnie w markecie, czyli nie wiesz jakiej jakości jest i nie jest nigdzie napisane, że to jest eko, bio i w ogóle, więc domyślamy się, że właśnie tak nie jest, a nawet mamy pewność, to zdecydowanie lepiej, jak pokazują badania, jest wziąć wołowinę. Ponieważ to mięso jest najmniej narażone na jakieś totalne zmiany w składzie, tak? Jeżeli weźmiemy takiego kurczaka, broilera, który też jest po prostu masowo hodowany, no to jakby jego zawartość pod kątem wartości odżywczych będzie dużo gorsza niż takiego eko-kurczaka. Natomiast jeżeli chodzi o wołowinę, to mięso jest w miarę stabilne, no bo i tak zazwyczaj krowy żywi się podobnie. Dlatego uważam, że lepiej sięgnąć właśnie po coś takiego.
Więc mamy pierś z gęsi, która i polecam Wam, pewnie będzie na 2 dni, po prostu ją przygotuję i zmienię tylko sałatkę, więc zawsze jest to jakieś urozmaicenie, a zaoszczędza nam czas. Pewnie raz będzie stek wołowy, jeszcze nie wiem czym, być może ze szpinakiem. Szpinak i w ogóle wszystkie te miksy, zobaczcie. Ja często gęsto kupuję po prostu całą sałatę, bo nie przepadam za tym plastikiem, ale to i tak jest nie najgorsze rozwiązanie, bo w takim jednym miksie macie około 1 grama węglowodanów. Tak, tutaj proszę bardzo, w 100 gramach mamy 1,4 grama cukrów, więc nie jest to dużo, a daje nam to odpowiednią ilość zieleniny, witamin, minerałów, więc zawsze można po to sięgnąć. Ja bardzo lubię szpinak, ten szpinak pewnie sobie zrobimy na ciepło, może dodamy jakiś ser. Jeżeli chodzi o sery, to ja nie jestem zwolenniczką zbyt dużej ilości nabiału, dlatego też wybieram często sery kozie i owcze. Tego jeszcze nie jadłam. Mamy ser kozi holenderski, bez dodatku substancji konserwujących. W ogóle ser kozi i owczy będzie miał mniej po prostu dodatków chemicznych i to jest fajne, więc automatycznie możecie nie czytać dokładnie etykiet, tylko po niego sięgać, chociaż wiadomo, zawsze się można rozczarować. No i ser feta, prawdziwa feta, przypominam, owcza. Jest droższa, no ale moim zdaniem warto, bo też, no jak, tak jak mówię, ja wiem, że można się obżerać na białym, na keto, ale ja akurat tego nie robię. I jeszcze z serów, i to już jest ser krowi, cheddar. On ma bardzo dobre makro, szczególnie pod keto adaptację, to myślę, że wiecie. I to, co jest dobre w tym serze, to ten ser jest twardy, długo dojrzewający. Tu jest napisane 10 months of aging, czyli 10 miesięcy przynajmniej dojrzewał. Takie sery, które będą dłużej dojrzewały, będą miały więcej wartości odżywczych. Więc to też jakby sprawia, że on po prostu jest zdrowszy. Jeżeli jeszcze chodzi o takie rzeczy, to masło. Dwa masła oczywiście wzięłam, bo w promocji dwa taniej niż jedno. Ale ja też często stosuję masło klarowane. I albo można sobie samodzielnie takie masło sklarować. No ja mam Thermomix, więc wszystko jest szybsze i prostsze w takich przypadkach, ale jest też masło z Mlecznej Doliny na przykład, klarowane, na którym, no ono zazwyczaj też u mnie jest w lodówce i po prostu nieraz na nim smażę, jak akurat nie robię masła klarowanego sama. W sumie ostatnio częściej korzystam z tego, nie ukrywajmy, no nie będę Was oszukiwać ani siebie samej. No i oczywiście fantastyczne masło firmy Palce Lizać, które możecie kupić na Superfood. Ono jest droższe i ja je zazwyczaj właśnie używam do kawy i ono jak mi się skończy, to właśnie mi się skończyło i go nie mam. Ale takie masła też są ok. Jeszcze na sałatach kupiłam kiełki brokułu. To jest napisane brokułu, nie wiem czy brokułu, czy brokuła, czasem piszą brokuła. Kiełki bardzo Wam polecam, bo mają dużo więcej wartości odżywczych niż na przykład właśnie brokuł. Dlaczego kiełki brokułu? Ja jeżeli one są, to po nie sięgam, bo mają działanie przeciwnowotworowe, a zawsze lepiej się zabezpieczać, więc kiełki na pewno pójdą do jakichś sałatek. No mamy też z warzyw, a raczej owoców, awokado. Jak sobie przeliczycie, to awokado, 2 sztuki bio, wcale nie wychodzi dużo drożej niż zwykłe awokado. No więc organiczne owoce i warzywa będą na pewno według mnie lepsze, ale jak chcecie kupować zwykłe, ja też nieraz kupuję, to jakby nie ma problemu. Wiadomo, że to i tak idzie z Meksyku, więc no jest jak jest. No i w sumie, jeżeli chodzi o warzywka, to ja jeszcze wziąłam imbir, dodam do czegoś na pewno, bo bardzo lubię, no i dodam go też do herbaty. Teraz szczególnie w takim okresie jesienno-zimowym i dynia. I dyni się nie ma co bać, ona ma dość sporo węgli, ale jak zdążę, to przygotuję też może krem z dyni, albo po prostu dorzucę tą dynię do pieca, do jakiegoś mięsa i upiekę, bo uwielbiamy dynię. Jeżeli dodacie odpowiednią ilość tłuszczu, jeżeli ten posiłek zbilansujecie, to on nawet przejdzie na keto adaptacji. No a mamy sezon na dynię, więc trzeba z tego korzystać i cieszyć się dynią i życiem. Moi drodzy, przejdźmy jeszcze do ryb, bo z tych ryb, które tam były świeże, to tylko dorsz nie był hodowlany, a ja jednak uważam, że jakby po ryby hodowlane, takie szczególnie na przykład norweskie łososie, to warto sięgać rzadko. Więc mógłby być dorsz, natomiast ja mam sporo halibuta jeszcze zamrożonego i ja w ogóle mam dużą zamrażarkę, więc jak mogę to mrożę tak samo mięso, jak i ryby i kupuję w większych ilościach gdzieś tutaj od lokalnych rolników. Natomiast z ryb makrela jest całkiem dobrym wyborem, wędzona. Zrobimy sobie z niej jakąś pastę
I zobaczcie, znalazłam filety z anchois. Anchois jest w ogóle fantastyczne i bardzo Wam polecam. Sardele, sardynki, one mają bardzo dużo wapnia, więc pewnie dodamy do pasty albo może do jakiejś sałatki. No i one również są łowione w oceanie spokojnym, a jeszcze te dodatkowo są w szkle, więc już w ogóle nie w aluminium, także super ekstra. A, no i oczywiście w jesienno-zimowym okresie jakieś pomidory, ogórki i inne rzeczy to tak średnio są fajne i smaczne, więc ja Wam polecam kiszonki, to mówię po raz kolejny. Ja akurat mam to szczęście, że kiszonek nie kupuję zazwyczaj w sklepach, bo je dostaję albo podjadamy moim rodzicom i teściom, więc ja mam kapustę kiszoną i coś pewnie z kapusty kiszonej wpadnie. Mam też ogórki, ale jak widzicie w biedrze też spokojnie można się w to zaopatrzeć. Jeżeli chodzi o wędliny, no to ich tutaj nie ma, bo znowu, ja jem w ogóle mało wędlin, a jeżeli jem, to staram się, żeby one były lepszej jakości. A jak sobie zobaczycie na fantastyczne keto salami, no to z tyłu tam jest po prostu cała tablica Mendelejewa. I nawet to nie ma się co tak bardzo bać tego cukru, który tam jest, bo jak widzicie, makro nie jest najgorsze, tylko po prostu tego, że to było tak mocno, to jest tak mocno przetworzony produkt, no że okej, od czasu do czasu, ale nie może to być podstawa naszej diety. Ja kupuję po prostu wiejskie wędliny raz na czas od pana, który je po prostu robi dla swojej rodziny i my na szczęście mamy do tego dostęp, szczególnie po przeprowadzeniu się z Warszawy, to jest jeden z tych plusów. Natomiast kiełbasa krakowska, jak tak przeglądałam, to jest w miarę, ma czysty skład, więc myślę, że to będzie już pod kątem Biedronki na przykład lepsze rozwiązanie. Znalazłam też fajne oliwki w Biedronce, chociaż ja ostatnio kupuję oliwki na e-superfood, ale z pestkami, no co prawda w zalewie, ale są myślę w porządku, takie wyglądają na naturalne. Mam nadzieję, że w smaku również takie będą. I znalazłam też fajną rzecz, musztardę, której jeszcze nie jedliśmy, bo też rzadko w Biedrze takie rzeczy kupuję. Skład nie jest najgorszy, znowu mamy tu cukier, ale patrzymy sobie na makro i ono nie jest złe. Poza tym pamiętajcie też, ile tego produktu będziemy jeść, bo tak, tu jest cukier i na 100 gramów produktów cukrów jest 7,3 grama, natomiast całe to opakowanie to jest 190 gramów, więc jak weźmiecie na przykład łyżeczkę tej musztardy, czy nawet łyżkę do czegoś jako dressing, na przykład użyjemy, to wzbogacamy sobie smak potrawy, zmieniamy, bo też często narzekacie na to, że to jest takie wszystko monotonne na keto, no wystarczy zrobić jakiś fajny sos. I właśnie tą musztardę możemy użyć, więc nie będzie tego tak dużo. No niestety w alejce bioorganik to było tyle węgli, że jedyna rzecz, która przykuła moją uwagę, to była herbata. Zielona, ekologiczna herbata z dodatkiem maczy. Co prawda jest w torebkach i ja też zazwyczaj kupuję herbatę właśnie na e-superfood, no ale wypróbujemy, myślę, że będzie spoko. Z przekąsek to trafił mi się w rękę słonecznik, co prawda on był prażony, więc wiadomo, że kwasy omega, jak są poddawane wysokim temperaturom, to nie jest najlepiej, no ale od czasu do czasu no, to nas nie zabije. Poza tym znalazłam też masło orzechowe. Pamiętajcie, że masło z orzechów arachidonowych, nigdy nie umiałam tego wymawiać, też będzie miało sporo tych prozapalnych kwasów omega, więc warto na przykład czasem po prostu sobie te ilości, tych ilości pilnować albo jeść dużo, na przykład właśnie rybek kwasów omega 3. Żeby to po prostu równoważyć. Natomiast znowu, ja takich rzeczy nie kupuję w Biedrze, bo ja to zamawiam przez internet. I po prostu wtedy mam to pod ręką, zawsze jak potrzebuję, to po to sięgnę. No tu na przykład na górze nawet słoik z orzechami. No i to jest tańsze, bo jak kupicie, wiadomo, że musimy wydać, bo też nieraz już tam ktoś pisał pod filmem, że o ile to wszystko kosztowało. No tak, to kosztowało, tylko że ja to mam na parę miesięcy, bo jeżeli kupisz za kilkadziesiąt złotych kilogram orzechów, no to wystarczy Ci to na długo. A jak po takiej małej paczuszce idziesz do Biedronki i kupujesz, proszę bardzo, ale suma summarum wydasz więcej. A, no jeszcze mamy owoce. Borówkę wzięłam, bo była na promocji. Pokażę Wam mój ulubiony deser chia z borówkami. Też chia nie kupiłam w Biedrze, bo znowu mam ją z e-superfood. No i jeszcze dorwałam
dorwałam kapustę pekińską, więc zrobimy sobie do niej suróweczkę, bo myślę, że będzie się fajnie komponowała z piersią z gęsi. No, także panowie się tutaj zaraz zbierają koparką do roboty. Ja się biorę też do roboty. Papa. Muszę już kończyć, bo mój syn zaczyna nauczanie zdalne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale moje chodzenie do sklepów na zakupy i moje to, co mam w koszyku, dla niektórych może wydawać się nudne. Bo zazwyczaj są tam warzywa, te różne zielone rzeczy, które zazwyczaj są na początku w sklepie. A kolejne miejsce to jest mięso, ryby, ewentualnie nabiał, jajka. No i tak w głównej mierze to tyle. I niektórzy rzeczywiście skarżą się na to, że na keto to jest tak nudno, no bo jemy mięso z warzywami, rybę z warzywami, jajka z warzywami, czy tam jajka z mięsem, no i że to jest nuda. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ zastanów się, i to nieraz wychodzi podczas moich konsultacji dietetycznych, co zazwyczaj my, ludzie, jemy i jak bardzo różnorodnie. Jeżeli ktoś jest na standardowej diecie, tak to nazwijmy, i nie ma za bardzo czasu, żeby to się tym zajmować i nie jest po prostu paskalem, okrasą albo tam innym fanem gotowania, to robi sobie na śniadanie kanapki z szynką, z serem bądź jakimś pomidorem i na kolację zazwyczaj też. I tam nie ma zbyt dużej różnorodności. Natomiast przechodząc na keto, nagle chcę, żeby po prostu codziennie przez miesiąc było co innego. No przecież to jest bez sensu. Dlatego te jajka przysłowiowe na śniadanie, czy jakaś dobra ryba, to wcale nie jest... To, że jesz to nawet 3-4 razy w tygodniu, to nie uważam, że to jakoś bardzo odbiega od tego, co robimy zazwyczaj. To po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu wpadnie film, który Wam pokaże, jak w prosty sposób możecie sobie to jedzenie jednak mimo wszystko urozmaicić i czym, tym bardziej, że zbliża się Black Friday, więc no, nie czekajcie do wtorku, bo nie w keto wtorku, a jeszcze w tym tygodniu ten film się pojawi. Natomiast po prostu uważam, że te produkty na keto są smaczne, więc tutaj za dużo nie musimy kombinować. Nie przeliczałam, jak widzicie, dokładnie makro, bo ja już też tego na co dzień nie robię. Jeżeli ktoś chce, to w bardzo prosty sposób możecie po prostu sobie wszystko zważyć, wpisać w Fitatu. Jeżeli Wam się nie zgadza, że macie na przykład za mało tłuszczu, to wtedy po prostu można do tego sobie dodać dodatkową porcję, nie wiem, sosu winegre do sałatki, czy po prostu polać to oliwą, czy dodać sobie łyżkę masła. Jakby tych metod jest bardzo wiele, albo jak już nie macie pomysłu, to po prostu po tym posiłku za chwilę, nie wiem, wypić kawę kuloodporną, jak jesteście na adaptacji i w ten sposób ten tłuszcz doładować, czy po prostu wziąć łyżkę oleju z ogórecznika, czy oleju MCT i jako suplement przyjąć podczas posiłku, żeby to makro sobie zbilansować. Dajcie znać, czy ten film był dla Was pożyteczny, czy tego typu filmy i również z przepisami chcecie w przyszłości, bo jak najbardziej możemy również iść w tą stronę, czyli taką praktyczną pod kątem jedzenia. No i jeżeli macie jakieś swoje fantastyczne produkty z biedry, o których ja nie wiem albo o których nie wspomniałam, no to koniecznie podzielcie się również z innymi w komentarzu, tak żebyśmy wspólnie korzystali z naszej tutaj YouTube'owej wiedzy. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień i też w tym tygodniu. Cześć!